Cześć, tu Arpe. Dziś dla Was mam Football Manager 2018. W tym odcinku dokładnie to opiszemy troszkę grę, zakładki. Pokażę Wam również taktykę, te zagrania, które preferowałem. No i troszkę pomówimy ogólnie o Football Manager. No to zaczniemy może od początku. Jest to kolejna wersja udanego menadżera, z każdym rokiem wychodzi nowa. Dodają też nowości, czasami więcej, czasami mniej. A tym razem dodali na przykład dynamikę, do której tutaj później zejdziemy. Na początku ekran jest podzielony, po lewej stronie są takie główne opcje, no i się rozsuwają również w prawo po kliknięciu danej tutaj zakładki. No ja tutaj akurat prowadzę zespół Blit. Udało mi się awansować z ostatniej ligi angielskiej do Premier League, no i ją wygrać, i wygrać również Ligę Mistrzów. No ale to powoli, zaczniemy może od początku. Mamy do wyboru tutaj nasz zespół główny, później po pewnym okresie, jak nam dobrze idzie, jak awansujemy do najwyższej klasy rozgrywkowej, oferują nam również reprezentację. No ja akurat zarządzam tutaj Hiszpanią, no i tak ładnie jest to podzielone na zespół klubowy i tutaj narodowy. Możemy kierować jednym i drugim zespołem. Nic nie stoi na przeszkodzie, by prowadzić zespół oraz reprezentację. Mamy zakładkę dom. Głównie w tej zakładce są takie informacje, takie ogólne o piłkarzach, o tutaj statystyki, kto bramek strzelił najwięcej, najwyższa średnia ocena, asysty. No i później mamy mój profil, też jest profil, emerytura, urlop. Możemy w każdej chwili zrezygnować, ewentualnie wyjść na urlop, no i później rozpocząć rozgrywki. Jest taka opcja w tej grze od początku, no ale my tam nie będziemy niczego klikać. Mamy informacje o kontrakcie. To wszystko tyczy się mojej osoby, menadżera, od kiedy jest kontrakt związany właśnie z klubem Blit. No jest oferta kontraktowa, rezygnacja. Możemy zrezygnować albo z reprezentacji, albo zespołu, w zależności od tego, co chcemy tutaj robić w grze. Później mamy obietnice. Jeśli jakieś obietnice są złożone na przykład piłkarzowi przy kontrakcie czy coś, no to trzeba to wypełnić. Jak się nie wypełni, to wtedy taki dany gracz jest po prostu niezadowolony. Mamy relacje. To chodzi o relacje bardziej z menadżerami tutaj innych zespołów, no i moja historia, widok ogólny, to wszystko są statystyki, historia. Tu jest właśnie bardzo fajna informacja, że rozpocząłem tutaj z najniższej ligi, no i później coraz wyżej po tych sezonach, no i tu Ekstraklasa, była też Hiszpania, no i jeszcze raz, i tu są również nagrody menadżer roku, miesiąca, no i pozostałe wygrane rozgrywki, tarcza wspólnoty, Super Bowl Europy, angielska ekstraklasa, Puchar Anglii, Europejski Puchar Mistrzów, no i to taka fajna właśnie kampania z ostatniej ligi, coraz to wyżej. Później mamy notatki, no i co dalej? Dalej mamy skrzynkę. W skrzynce standardowo przychodzą nam wiadomości. Teraz jest tak to rozbudowane, mniej tego spamu, bardziej to posegregowane jest niż w poprzednich tutaj odsłonach. Wydaje mi się, że ta skrzynka prezentuje się lepiej. No to są po prostu informacje, co ileśmy na przykład dostali za, na przykład tutaj za prawa do transmisji telewizyjnych, informacje o zarządzie, no taka ogólnie wszystko tu się znajduje ważnego, co się dzieje w zespole. Z każdym dniem tam coś przychodzi. Później mamy media społecznościowe, wiadomości ligi pod lupą i dookoła świata. Wszystko bardziej w kwestiach informacyjnych. Dopiero zabawa rozpoczyna się tutaj w zakładce niżej. Mamy numery dane, jakie możemy przypisać danemu piłkarzowi. Rejestracja, no to też są wymagania w Anglii, że musi być w składzie 8 wyszkolonych w klubach angielskich
przed 21 urodzinami, no i też maksymalnie 25 piłkarzy. Tak to wygląda, trzeba się z tego stosować, trzeba mieć właśnie w składzie również takie osoby, takich graczy, by spełnić te wymagania. Wszyscy zawodnicy, z ogólnie, no i eksportuj zespół do zawodów, tego tutaj nie będziemy klikać. Później mamy reprezentacje narodowe, piłkarze w meczach, tutaj narodowych też wszystko, wypożyczenie piłkarzy, przedłużony urlop, wszystkie takie informacje właśnie, no ale informacje związane z piłkarzami. Możemy przesuwać, zmieniać piłkarzom również tutaj numerki, czy mają być rezerwowi, czy też w głównym składzie. Możemy wrzucać, powiedzmy, jednego może zdjąć, drugiego możemy wrzucić. Na razie tylko tyle tych informacji. No i na ten wykrzyknik, jak się kliknie, to są ukazane statystyki tego gracza. Nie ma tu za dużo opcji. Możemy sobie też wybrać, czy chcemy, żeby widzieć nasz skład po kontraktach, po transferze, po dynamice. Właśnie nowa opcja, kto jaką ma tutaj hierarchię, jest bardzo wpływowy zawodnik, lider. Ja tu do tej dynamiki zaraz zejdę. Na razie mamy skład i to jest właśnie takie podsumowanie, no i zadowolenie tego gracza. Wszystko się wygrywa, no to są ci gracze oczywiście zadowoleni. Status wychowanka, to jest to, co tam mniej więcej przedtem pokazywałem, informacje ogólne. No tak wszystko o piłkarzach i też możemy oczywiście pozycję im zmieniać, czy kogoś tam, powiedzmy, rezerwowego wrzucić. Tu mamy najważniejszą jedną z okładek, to jest kondycja ogólna i gotowość do gry. Gotowość do gry zwiększa się wraz z tym, jak gracz gra. Po prostu musi grać w meczach, by tutaj gotowość do gry mu się zwiększała. A kondycja standardowo sama wzrasta, tylko czasami się jest zbyt niska, no to warto wtedy takiego gracza posadzić na ławce rezerwowej, czyli po prostu w składzie go wrzucić za kogoś tam, powiedzmy, innego. Ja mam dość mocny skład. Udało mi się zakupić bardzo fajny gracz, na przykład tutaj tego Brazylijczyka. To mamy też obecne umiejętności. Czym wyższe, tym lepsze i potencjał tego gracza. Po kliknięciu na danego zawodnika też mamy jego plusy wypisane, jego minusy, że może tutaj dość łatwo jest podatny na przykład na kontuzję. No i to jest prawda, ponieważ ten gracz często zarabia tam jakieś drobne urazy, no i trzeba wtedy wysłać kogoś innego do ataku, a danego zawodnika dać na obronę. No tutaj też jest, informacje są, mamy jakiegoś piłkarza, jego atrybuty, jest bardzo dużo tego wszystkiego, jest kontrakt, są transfery, możemy proponować klubom, status transferowy, jest rozwój, trening. Dlatego jeśli coś jest nie tak, jak coś mi nie pasuje, to też wystarczy zmienić na przykład intensywność na wysoką lub też indywidualny trening również na coś na przykład innego. To też często tutaj trzeba wchodzić, oglądać, ewentualnie możemy sobie kliknąć na trening, tak ogólna zakładka, i tu też jest, też są porady na przykład, żeby coś zrobić, na przykład ustawić w przyszłym tygodniu kondycję. Oprócz tego odnośnie treningu tych piłkarzy przychodzą wiadomości na skrzynkę, tam też są propozycje, żeby coś mu tam na przykład zmienić, jakiś trening indywidualny. To warto z tego korzystać, ja z tego cały czas korzystam. Jesteśmy dalej na piłkarzu, no akurat tak wyszło, żeśmy to klikli. Tam mamy trening, możemy przenieść danego zawodnika do tutaj zespołu U23 czy tam U18, no ale pobicie to powodowało niezadowolenie i pogorszenie relacji. To wszystko wpływa na to, na tą hierarchię tutaj, by to wszystko panować, żeby nie mieć za dużo graczy, kupić jakichś dobrych, nie przeciążać tego, no ponieważ jak się pojawia jakiś nowy gracz, to przeważnie któryś z aktualnych boi się o posadę. Dlatego też warto wtedy wysyłać na rozmowę
kogoś, kto jest w hierarchii wysoko. Jest taka opcja, też przychodzi w skrzynce i możemy wtedy wysłać. Ja też powiem, że to jest fajna opcja, rozbudowana, dodaje dodatkowego smaczku do gry. Gra nie jest łatwa, chociaż ja gram już od pierwszych części, bo był Championship Manager, jakoś tak mi się z tego co pamiętam, więc moje doświadczenie jest po prostu ogromne, ponad 10-letnie. Nie, czekaj chwileczkę, musimy policzyć, który był pierwszy. No nie, gdzieś około 10 lat. Trudno mi teraz dokładną liczbę powiedzieć, no ale sporo tych serii już pograłem. To by było gdzieś około 10. To wracamy dalej do składu, ponieważ przy składzieśmy się zatrzymali, dokładnie przy piłkarzach. No i tu jest też interakcja. Możemy, no, różnych rzeczy się możemy pochwalić, na przykład piłkarza za formę, za ostatni mecz. To wszystko wpływa, że dany gracz jest zadowolony. No i tu mamy też morale. Jeśli gracz ma wysokie morale, to znaczy jest zadowolony, też wpływa to na jego postawę na boisku, też wtedy lepiej gra. Mamy średnią ocenę, występy, bramki, asysty. To są asysty na przykład. No i dobrze, ruszamy na tą dynamikę, ponieważ tej dynamiki ostatnio jest sporo. Bardzo fajna rzecz, ta dynamika, no ale trzeba wszystko tutaj przeglądać. Na tej liście pojawiają się przeważnie problemy. Jeśli dany gracz na przykład chce tam, nie wiem, kontraktu, nie udało nam się go uspokoić, chce nowego kontraktu, no to też wyskakuje taka informacja, że jest niezadowolony, wtedy mu morale spada, no i ten gracz też gorzej gra. Największe ryzyko jest, gdy pociągnie za sobą kolejnych tutaj graczy i się okaże, że atmosfera z kuli tego nam się zepsuła. To trzeba bardzo uważać, najpierw takich piłkarzy się pozbywać, ewentualnie oferować im lepszy kontrakt, oczywiście tym, którzy chcą ten kontrakt nowy otrzymać. I tutaj mamy ogólny stan psychiczny, tu również te zgranie meczowe. Czym wyższe się jest doskonałe, tak jak u mnie jest doskonałe, to powoduje, że ci piłkarze również grają lepiej na początku, podczas okresu przygotowawczego do sezonu. Tutaj te zagrania meczowe są na niskim poziomie. Ci piłkarze nie grają za dobrze i warto to po prostu, no, trzymać ten zespół, nie sprzedawać cały czas, nie kupować nowych, bo to się wtedy psuje. Atmosfera również wysoka, to głównie atmosfera się poprawia, jeśli gramy dobrze, no, wygrywamy, to wtedy atmosfera w szatni, wiadomo, jest fajna. Poparcie dla menadżera, no, to też na przykład wpływa, pracujesz w klubie już kawał czasu, jeśli w klubie jest długo, ma się osiągnięcia, no to te poparcie dla menadżera jest po prostu ogromne i też nie trzeba się martwić. To mamy jeszcze grupę centralną, towarzyską. To sami automatycznie piłkarze sobie dobierają jakąś tam grupę. No zobaczymy, jak to u mnie wygląda. Hierarchia, wiadomo, na pierwszym miejscu jest menadżer, no i tutaj później są liderzy zespołu. Liderzy zespołu to są tacy gracze, do których możemy zawsze się zwrócić, tam powiedzmy, jeśli coś jest nie tak. Tam jakiś piłkarz chce kontrakt, tam jakiś piłkarz chce, boi się o miejsce w składzie, to możemy takiego lidera zespołu wysłać na rozmowę z tym graczem i wtedy nam się to poprawia, poprawia nam się ta relacja, no i ten gracz na przykład przestaje się domagać gry, no i dzięki temu morale mu nie spada, no i możemy go tam w jakimś meczu wykorzystać. Dlatego ci liderzy są ważni. Skąd takich liderów brać? No na pewno jest ważne też tutaj przywództwo, nie tylko na boisku, ale ogólnie taki piłkarz też się przydaje. Tutaj mamy dynamikę, informację właśnie o tym, że to jest lider. Piłkarz się jest starszy, piłkarz, który dłużej gra w klubie, ma szansę stać się liderem zespołu. Na takiej zasadzie to polega. Bardzo wpływowi zawodnicy też są ważni. Czym więcej tutaj tych właśnie bardzo wpływowych zawodników, to tym lepiej wygląda później to zadowolenie, ta atmosfera w szatni. Grupy towarzyskie, to się automatycznie tworzy. Grupa poboczna, to wszystko takie bardziej informacyjne. Za bardzo tutaj nic nie można zmienić. Później mamy zadowolenie. I zebrani zespołu też możemy jakieś tam informacje wydać. Wszystko jest do tutaj właśnie do morale. Do morale
o tej dynamiki, a to wpływa dość mocno na grę. Kolejna zakładka to taktyka. To pewnie interesuje najwięcej tutaj osób, jaką taktyką się udało wygrać. No to wam powiem, że taktyki mi się cały czas zmieniają w zależności od ligi, w zależności od piłkarzy, bo nie wszystkim da się wygrać. Ale jedna taka taktyka, moim zdaniem najlepsza w tej grze, przynajmniej w tej wersji, którą mogę z czystym sercem polecić, to jest właśnie ta, którą tutaj widzicie. To jest 4-1-2-3 DP szeroka. Tylko jeśli jest możliwość, lepiej niech to będzie skrzydłowy z atakiem i tu też skrzydłowy z atakiem. Jest to sprawdzone przeze mnie. Lepiej się prezentuje skrzydłowy niż na przykład schodzący napastnik z wsparciem czy też z atakiem. To jest mur beton pewne. I tylko kwestia takich piłkarzy dorwać. Jest to trudne, a jak się uda, to naprawdę taki skrzydłowy jest na wagę tutaj złota. Ja mam akurat ustawione schodzący napastnik, no ale jest często, ponieważ są lepsi, no nie mam tutaj, mogę wrzucić na przykład gracza innego, dać mu skrzydłowy i atak, no ale on statystycznie wygląda, to możecie zobaczyć umiejętności, gwiazdki ma dwie, to jest zbyt mało. Kiedy ja wrzucę Suso, to mam już 4, no to chodzi o umiejętności po prostu. Nawet jak jest skrzydłowy dobry, a jak jest na przykład schodzący napastnik umiejętnościowo dwa razy lepszy, no to wiadomo, że wrzucę tego, który jest dwa razy umiejętnościowo lepszy. No ale jakbym miał na przykład do wyboru te same umiejętności, ta sama liczba na przykład tych gwiazdek, no to wolę wtedy dać tutaj skrzydłowego. No jak się nie ma, to się korzysta z tego, co się ma. Mamy schodzących napastników. No i w ataku najlepiej standardowo to jest kompletny napastnik. Tu jest atak, u mnie akurat ten Brazylijczyk jest na przodzie. A później możemy zmieniać. To jest środek tutaj pola. Najlepiej, jeśli ten zespół powiedzmy nasz jest taki średni ewentualnie, no to ustawić pomocnika odbierającego piłkę. Średni przeciwko tam jakimś lepszym zespołom. No to wtedy pomocnik odbierający piłkę, może być wsparcie, obrona, to jest jedno. Ja mam akurat tutaj wsparcie, ale może być też tak, że możemy zagrać cofnięty rozgrywający, rozgrywający wsparcie i wysunięty rozgrywający wsparcie. Bez problemów działa to tak, że można tych dwóch tutaj polecić i stworzyć coś fajnego. Ja ogólnie tą taktyką grałem, tu mam właśnie takiego dobrego gracza, zaraz wam pokażę. Też jak grałem u siebie, no to wystawiałem powiedzmy Pontesa. No i też ma dość fajne statystyki, dość mocny gracz. No jak już gra się, pokupuje się piłkarzy, no to też inaczej to wygląda. No ale tak mówiłem, grałem od ostatniej ligi, no to jakąś taktyką trzeba tutaj dojść. No i później czym lepsi piłkarze, tym lepiej to wyglądało. No i ostatni to na dole. Najlepiej też pomocnik odbierający piłkę, może być takich dwóch. Jeden tutaj, drugi na przykład w pomocy, bo to jest defensywny pomocnik, po tej stronie gra. Możemy też wystawić inną taktykę, teraz wam pokażę. Na razie rozpocznijmy tą, którą mamy. Boczny obrońca, no to ja tu mam obronę, tu jest obrona, wszyscy mają obronę, no ale czasami przychodzą też takie informacje, żeby tam na przykład grać kontratak, grać standardową. To jest mentalność. Tutaj nic nie ustawiam. Nie ma sensu się w to bawić, ponieważ no sporo tego jest, a można wykorzystać porady, które przychodzą. Czasami lepiej jest kontratak, czasami standardowo, ale tak powiem wam szczerze, tych porad tak korzystam pół na pół. Większość po prostu zostawiam tak jak jest. Kontratak czy standardowo też się wygrywa, też nie ma problemu. Jeśli oczywiście mamy od tego odpowiedni graczy, no bo obecnie taktyka, a nie mamy do tego kopaczy, no to się nie wygra. Mamy czterech na obronie. Kolejna też taka odmieniona. To jest to samo co to, tylko że jest ta różnica, że z defensywnego pomocnika wskoczył na ofensywnego pomocnika. No i tu jest pytanie, czym tutaj grać. Próbowałem wysuniętego rozgrywającego. No to oprócz Isco, gdzie w Hiszpanii mi coś tam robił na tym rozgrywającym, to przeważnie najlepszą opcją to jest fałszywy napastnik. No coś takiego, żeby grać
Próbowałem dość dużo właśnie z tą pozycją i zawsze mi było ciężko. Zawsze mi było ciężko coś tutaj zgrać. Zawsze ten piłkarz był taki niemawy, taki jakiś słaby, także dlatego proponuję coś już to ten fałszywy napastnik. Można też ofensywnego pomocnika, no to jest taka loteria, to też szału nie ma, dupy nie rozrywa, że tak powiem, jak się ustawi ofensywnego pomocnika. To ta opcja, no teoretycznie wszyscy grają zawsze za napastnikiem kimś, ale to ciężko to wychodzi. Ciężko wchodzi w tym menadżerze, próbowałem sporo. Być może nie miałem piłkarzy do tej opcji tutaj, do tego stanowiska, no ale mam taką taktykę ustawioną. Teraz właśnie miałem kogoś kupować, mocnego i bardziej popróbować. Przeważnie na tej pozycji mi gra o Asensio, który jest fałszywy napastnikiem. No i to się wtedy sprawdzało, no ale ten Marco ma do tego odpowiednie, zobaczcie sobie, statystyki, więc jakiego piłkarza można wystawić. A jeśli nie ma takiego dobrego, no to później jest problem. Wracamy dalej do taktyk. I mamy tutaj szeroka, 4-2-3-1, to jest taka standardowa, przez wszystkich przeważnie grana. A teraz aktualnie, no ale ja wolę tą. I te dwie są dość fajne, a później standardowo 4-4-2. Jeszcze widziałem nowe tutaj, kilka nowych opcji, no to wam pokażę na tym 4-4-2. Jeśli dajemy skrzydłowego, mamy też taką właśnie tutaj niemiecką nazwę. Możemy w taki sposób piłkarza korzystać. To jest dobre, powiem wam szczerze, że korzystałem z tego i też się to sprowadza. Też nawet, powiem wam szczerze, nawet lepiej to pracowało to Raumdeter niż ten schodzący napastnik, no ale musimy mieć do tego odpowiedniego piłkarza. Jest to dość ładna, fajna opcja na tym skrzydle, która się też sprawdzała, jak grałem akurat. Tylko że tak mówię, no nie, tutaj jest jeszcze wytrenowanie, są takie koła zielone. No to czy jak jest pełne zielone, to ten gracz najlepiej gra na tej pozycji. No na tym ma tą pozycję po prostu chodzący napastnik, ma zielone wsparcie, no i wtedy jest, wykorzystuje w 100% siebie. Jeśli ma już powiedzmy łamane, te kółko jest mniejsze, no to już trochę gra gorzej. Dlatego jest też trudno trafić akurat właśnie tego typu piłkarza. Można próbować kombinować, no najlepiej to skrzydłowy, albo ewentualnie tutaj ta opcja. I kolejna rzecz, też widziałem nowe możliwości do ustawienia. Trzeba mieć dwóch defensywnych tutaj pomocników i możemy ustawić też jakaś taka coś nowego, sekundo volante, możemy dać wsparcie lub tutaj atak. Próbowałem grać tutaj tą taktyką, powiem wam szczerze, że z dwoma takimi defensywnymi też nie jest źle, też to się sprawdzało, też to nie było wcale takie jakieś B czy coś, nie, dało radę też w taki sposób ustawiać i grać, no ale tu na przykład możemy ustawić wtedy tego rozgrywającego. O, coś takiego. Ale dla mnie lepsze jest, zdecydowanie są lepsze te dwie poprzednie, czyli to i to. Tak też próbowałem, ale tak nie za bardzo. Jeszcze jedna ostatnia taktyka, którą stosowałem, to miałem. Dobra, tak to ustawimy, może inaczej. Ustawię, jak to było. Tu było wsparcie. Tu był pomocnik odbierający piłkę. No i tu możemy mieć też, powiedzmy, cofnięty obrona. W tym miejscu miałem odgrywający wsparcie. Tu był list pola karnego. A tu mogliśmy mieć na przykład cofniętego wsparcie. Też grałem 4 czy 3 wąską. Coś takiego miałem ustawionego, tylko tu było automatycznie wsparcie i tu miałem wsparcie. Stosowałem dość długo, na niższych poziomach to się sprawdzało, miałem trzech dobrych napastników. Nie było klasycznego napastnika, ponieważ ci klasyczni napastnicy, jak ten Brazylijczyk, oni są bardzo drodzy. Jeśli się gra słabszym zespołem, no to nie ma takiego osoby, trzeba sobie jakoś radzić bez właśnie kompletnego napastnika. Dlatego też używałem tego typu taktyki. Też się sprawdzała na boiskach przeciwnika, w wąższych również było to fajne. To tyle, no w sumie tylko z tych korzystałem. No najwięcej teraz korzystam z tego, to jest taka bardziej uniwersalna, dobra dla tych zespołów, które są mocniejsze, którymi się chcieli grać jakimś czymś lepszym, no to wtedy
to mi udało, no to było korzystne, najbardziej korzystna jest taktyka. No później coś 4 czy 3 dla słabszych zespołów, ale to też musi być słabsza liga, bo jeśli wyskoczymy z tym na kogoś mocnego, no to posprzątane. No i dobra, to tyle, jeśli chodzi o taktyki. Nie wiem, co tu więcej pokazać. Pozostałe rzeczy, aha, tu mamy jeszcze stałe fragmenty gry. Możemy sobie oczywiście ustawiać do tych taktyczek, sortować po na przykład rzutach rożnych. No i możemy takiego kogoś, kto dobrze spisuje się na rzutach rożnych, wrzucić. I też to trzeba sobie poustawiać. No i karne ostatnie listy. Ja tego nie aktualizowałem, a powinienem, bo tak szczerze powiedziawszy, on tak to powinno mniej więcej wyglądać. Kapitanowie, tego lepiej nie zmieniać podczas rozgrywek. To się zmienia, robi na początku, bo później też spada morale. Taka moja rada. Plany meczowe, dotyczące rywali, to też tam przed meczem głównie się dzieje. No i analizy. O, w taki sposób. Później mamy co? Raport o zespole. To też takie bardziej informacje, z których nie czerpałem za bardzo. Głębia składu. Naprawdę ważne są te gwiazdki, żeby tych gwiazdek było czym więcej, tym lepsze jest gra. Takie też udogodnienie, że wiemy mniej więcej, co proponują nasi skauci. Statystyki, fakty, porównanie. I później mamy sztab. Sztab też fajnie wygląda. To jest siła na przykład naszego treningu na tle pozostałych zespołów w najwyższej klasie rozgrywkowej. Aktualnie w sumie może nawet nie najwyższej klasie rozgrywkowej, tylko po prostu w tej, w której gramy. O, tak by było prawidłowa teza tutaj do tego widoku ogólnego do sztabu. No i też mamy ile ludzi, ilu zatrudnionych, zespół trenerski, to wszystko dużo fajnych statystyk, ale ja nie korzystałem z tych opcji. W sumie oglądać to oglądałem jak najbardziej, ale nie żebym coś tutaj wyciągał, bo to wszystko jest bardziej pod stan taki no statystyczny. Opcja widok ogólny, wszystkie z tego to już bardziej, ponieważ tutaj widzę do kiedy jest dana osoba, czy tam scout, czy analityk. To się też parę nowych ról dla trenerów, jak na przykład analityk, naukowiec sportowy, to wszystko wpływa na to, że wiemy, czy piłkarz otrzyma kontuzję, czy jest podatny na kontuzję. Dzięki temu, że mamy ten skład rozbudowany, skład sztabu, tak dokładnie mówiąc, rozbudowany, znaczy ich jest więcej tych ludzi z odpowiednimi statystykami, no to więcej po prostu wiemy. Wiemy o naszych piłkarzach, podczas skautowania też o piłkarzach, których chcemy na przykład kupić. Mamy wyszukiwanie personelu. Tu też używam takich zakładek, jak na przykład kogo chcę. Rola w klubie. Powiedzmy scout. No i mamy scouta. I tu ocena, powiedzmy, umiejętności piłkarza. No i w taki sposób widzimy, zobaczcie ile, jaką ma wiedzę. Jest to bardzo fajny scout. Bardzo ma fajne statystyki, są nawet poświetlone, że do scouta są wymagane właśnie ocena umiejętności piłkarza i ocena potencjału piłkarza. To są bardzo ważne tutaj informacje i na podstawie tego się bierze i zatrudnia do swojego sztabu. Lista życzeń współpracowników, no to powiedzmy kogoś chcemy kupić, to możemy go kliknąć na niego. Tu mamy coś takiego jak transfer, dodaj do listy życzeń bezterminowo. No i wtedy jak sobie wchodzimy w skład, w sztab, bo jesteśmy na sztabie, dajemy listę życzeń współpracowników i ta osoba jest tutaj na liście. W taki sposób to działa. Czyli wszystko co ważne ze sztabem jest w jednej zakładce porozwijane. Jeszcze biuro pracy, no ale też z tego nie korzystam akurat. I później mamy trening, następna zakładka. Mamy zespół. No tutaj jak mamy widok ogólny, wyskakują nam informacje też. Warto czasami sobie kliknąć ten trening. Kliknąć to co potrzeba, zrobić wyznacz punkt ciężkości, to z automatu działa, ja z tego korzystam, o tak wam powiem, korzystam, żeby automatycznie tutaj coś mi robiło, no i też zmieniam według tych gra. No gra jest niby rozbudowana,
Fajna, no ale mamy też sporo porad. Później mamy zespół, trening indywidualny, no, też bardziej statystyki i trenerzy. No i też staram się właśnie, żeby było jak najwięcej gwiazdek, najlepiej po full. No i każdy tam ćwiczy sobie jedną, powiedzmy, rzecz. Później mamy centrum medyczne. No i to też właśnie dzięki temu, że mamy na przykład naukowca sportowego, widzimy więcej, kto jakie ma teraz aktualnie ryzyko kontuzji. To jest też chyba nowa opcja, bo ja tego nie miałem w poprzednich menadżerach. No ale to też taka bardziej informacja. Możemy to samo dowiedzieć się tutaj właśnie. Mamy kondycję i mamy ryzyko kontuzji. Jeśli jest wysokie, no to wiadomo, no to jest wysokie ryzyko kontuzji, czyli może coś mu się trafić. Jeśli jest niskie, no to wtedy to ryzyko jest mniejsze. Tak samo jest długość tej kontuzji. Jeśli jest ryzyko wysokie, no to wtedy ta kontuzja może być dłuższa. Jeśli jest niskie, no to będzie krótsza. Ryzyko wzrasta z tym, jaka jest kondycja. Czym kondycja niższa, tym oczywiście ryzyko też wyższe. No i do tego dochodzi jeszcze liczba meczów. To jest też takie rozbudowane. Mocne ryzyka, aktualne kontuzje, historia kontuzji, podsumowanie sezonu, czyli ogólnie centrum medyczne, to wszystko związane z naszymi piłkarzami. No i do tego są potrzebni oczywiście odpowiedni fachowcy w naszym składzie. Później mamy kalendarz, no to jest skończona akurat liga. Pod koniec przeważnie wystawiam rezerwę przed meczami, powiedzmy, Ligi Mistrzów, tak zawsze robię. No i wtedy wygrywam. I też warto sobie, nie powiem, że tego nie używałem, przed ważnymi, kluczowymi meczami zrobić sobie zapis, żeby później można było czytać, no bo nie ma nic gorszego, jak zagrać cały sezon, a później jakiś finał czy coś sobie wziąć i zniszczyć. No, teoretycznie można, no, można sobie grać i nie robić, no ale ja patrzę troszkę na łatwiznę. Nie chciałbym się po prostu grać, nie wiem, tam 4 razy sezon, dlatego że tam jeden mecz jakiś główny przegram. Jeden sezon można zagrać, powtórzyć jak najbardziej, 2 razy, 3 razy jedną ligę, ale później to się robi męczące. Mamy rozgrywki, które udało mi się wygrać. Mamy scouting. Centrum scoutingu piłkarze. Wyszukiwanie piłkarzy. I też sobie szukam w różny sposób. Można po wartości danego piłkarza, ale to nie. Tutaj już jest większa zabawa. To mam dość dużo takich ważniejszych opcji zaznaczonych w zależności od tego, kogo szukam. Na przykład przewidywanie, mam wiek i tu sobie dam na przykład napastnika, no i tak mi mniej więcej wyskoczy kwestia ofensywna, atrybuty ofensywne i możemy sobie zobaczyć, kto tu jest ciekawy do kupienia. Żeby ta informacja była tutaj, rekomendacja skauta, no to musimy wtedy wysłać, zrobić raport i poprosić skauta o raport. I wtedy wiemy mniej więcej, jak on jest oceniany przez naszych scoutów. Czym scouci mają lepszą ocenę tych statystyk, co wam pokazywałem, ta ocena umiejętności, tym bardziej dokładna jest ta rekomendacja. Możemy sobie też kliknąć rekomendację, no i tu widzimy mniej więcej, kogo oferują. Tylko że oni często, ci scouci robią tak, że jeśli ktoś jest młody, perspektywiczny, to również dają mu wysoką linię, na przykład 22-latek. Mimo że na przykład statystycznie nie wyglądałby za bardzo super, to i tak mogą mu dać wysoką rekomendację, bo się może na przykład rozwinąć tam w ciągu roku czy dwóch. Na takiej zasadzie to działa. A możemy, mamy kogoś na przykład starszego, tego Mauro Icardiego, który ma świetne statystyki, ale ma lat 32, więc ten raport będzie możliwy, że i troszkę ta rekomendacja będzie niższa. No, takie to w zasadzie działa. No i też się myczy, z każdym sezonem trzeba przeglądać tych piłkarzy, starać się wziąć i zatrudnić mocniejszych, lepszych od tych, których się ma. Później mamy zakładkę transfery, no to tutaj to jeszcze scouting. Tu mamy centrum scoutingu, no tego wszystkiego wam nie ukazałem. Wyszukiwanie piłkarzy, mam tu obserwowani. Ostatnie, to tak dużo nie używam. Najważniejsze w sumie, co dla mnie, co tu było
Zadania tam miałem ustawione z automatu. To mamy sztab i mamy obowiązki. To możemy sobie ustawić, kto co robi. I wtedy też można sobie ułatwić grę. Ustawić tam na przykład porady z wyszukiwania tutaj piłkarzem. To jest prezes, nie powinien być prezes. Prezes, no ale dobra, niech będzie. Tutaj mamy jeszcze ogólne. Jeśli skauci byli. Tu mamy jeszcze porady współpracowników. Też ustawiłem według tego, kto jest ma najwyższe. Taktyka. No to jest taki trener Hill u mnie, ma 20, jest na pierwszym miejscu, no i też jest ustawiony jako ten, który jest najwyżej. To też pomaga bardziej sprecyzować te porady, żeby były po prostu lepsze. No i co my tu dalej mamy? Scouting. Te zadania, no te zadania są ustawione, że odpowiedzialny za scouting jest główny scout. No i nie wiem, czy to jest dobrze, bo ta znajomość świata jest tylko 30%, nie tak do końca mi to tu odpowiada, no ale zostawmy to w spokoju. No i lista życzeń to sobie ustawiamy, dodajemy graczy, którzy mniej więcej by mogli wzmocnić nas. Taka nasza, taka bardziej ułatwienie, lista graczy, ludzi z nich nie szukać, no i wiedza. Wiedzy dużo daje, a po prostu też scout, który tam miał właśnie, jak ma jakieś umiejętności, jakąś wiedzę, no to warto go zatrudnić. Transfery. Wszystko robię sam. Nie robię tak, żeby ktoś mi tam transfery szukał. Piłkarzy czy coś. Nie. To może wam pokażę na spokojnie jeszcze raz, jak mam ustawione to, te obowiązki. No to praktycznie wszystkim ja się zajmuję. No tutaj jest wznacza zadania scoutom. Ale nie jestem do końca przekonany, czy nie lepiej byłoby, gdybym osobiście to wyznaczał. No ale na razie jest tak ustawione. Czyli po prostu, jeśli damy wszystko do zarządzania naszym pracownikom, nie zawsze to się będzie opłacało. Czasami jest lepiej po prostu samemu wszystko robić. Roboty jest więcej, no ale więcej też zabawy. Na takiej zasadzie to działa. Nie mam tutaj dyrektora sportowego. Zajmuję się sam wszystkim. Tak jest to poustawiane w obowiązkach. Naprawdę dużo tych opcji. Jest tego bardzo dużo. To są te transfery. Mamy wypożyczenia, klauzule. No po prostu przy pisaniu kontraktu mamy, że nasz gracz dostanie 10% kwoty od następnego transferu. Tak, już jesteśmy przy tych transferach, no to jeszcze możemy kliknąć. Tu na piłkarza, co mamy tutaj, atrybuty, informacje ogólne, kontrakty, nowy kontrakt, wolny transfer, ten rozwój, to już wam to pokazywałem, no ale możemy kliknąć na przykład nowy kontrakt. Kontrakty po staremu wyglądają, że się po prostu bierze i negocjuje z danym piłkarzem, możemy mu dać na przykład taką niższą pensję. Też trzeba dokładnie przeglądać, co jest zaznaczone, niektóre są bardzo świńskie, możemy dać, by spróbować tutaj podpisać kontrakt, widzieć, nie udało się, gracz chce więcej, no to powiedzmy nam troszkę zwiększymy i znów dajemy zaproponuj. Jak już wyskakuje nam żółte, to już nie ma co przyciągać, tylko dajemy sfinalizuj. Na takiej zasadzie to działa. Później mamy klub, to już tutaj już dalej są informacje takie ogólne. Mój stadion jest nowy, ponieważ nowy stadion sobie wybudowałem. Wiadomo, że nie da rady grać na tym stadionie, który jest pierwszy, później jest opcja, żeby wybudować i z tego skorzystałem. Informacja o budowie zaraz będzie, to chyba w obiektach. O, jest rok budowy 2023, pojemność, no i tak sobie cały czas zwiększam tą pojemność. No i sądzę, że z każdym sezonem teraz bym miał łatwiej, no bo też ta gotówka jest spora, którą się otrzymuje z ligi angielskiej. Kluby partnerskie, nie zainwestowałem za bardzo w młodzież, to by było, no ale nie ma co, jak gra się zespołem z ostatniej ligi, to trzeba strategię przyjąć w zależności od tego, jakim klubem się gra, jeśli chodzi o obiekty młodzieżowe. I mamy później zarząd. Zobaczcie, ile mam kasiory na piłkarzy, na płace, też staram się w miarę to wykorzystywać, no ale po co teraz, jak to już jest wszystko tutaj, to co chciałem, to zdobyłem.
No teoretycznie, gdybym chciał więcej, to musiałbym więcej grać. No ale jak mam prawie 400 godzin, to mi się po prostu nie chce i te najważniejsze rzeczy zdobyte, to wystarczy. No też są takie, nikt w sumie nie ruszy, to jest zaufanie zarządu. Jeśli po prostu gramy z zespołem cały czas, jesteśmy tam coraz wyżej, no to żaden zarząd, czy się zmieni, nie zmieni nas, nie ruszy. To nie musimy się bać o posadę, nawet jak czegoś tam dziwnego nie spełnimy, no to nikt nas nie ruszy. Mamy zaufanie, zastrzeżenia. No takie wszystko bardziej informacyjne sprawy. Później stan finansów. Nic za bardzo się nie zmieniło. Możemy co najwyżej tylko tym modyfikować tam, gdzie poprzednio wam pokazywałem. Mamy przychody, wydatki, płace, zadłużenie, pożyczki, sponsorzy też automatycznie są przypisywani, prognoza. No nie mam tu za dużo wpływu, a szkoda, bo fajnie byłoby na przykład szukać jakiegoś tam sponsora, czy budować stadion. Niestety nie ma takich opcji, albo na przykład ustawiać ceny biletów też nie ma. Możemy co najwyżej poprosić zarząd o na przykład obiekty infrastruktury analityczne. O! I tyle. Mamy, że będzie to zwiększone i lepsza tutaj infrastruktura analityczna. Na takiej zasadzie to działa, że po prostu prosimy o coś zarząd. Jak chcemy tam jakieś rzeczy, więcej kasiory, jakieś kontrakty na przykład, tutaj dzień testów, no to jest podćwiczyć ten, razem to pokażę. Dzień testów, potencjalnych kandydatów do gry w klubie, no to nam chodzi głównie o młodzieżówkę, no ale raz z tego nie wyjdę, udało się wyjść, ale tego nie będę robił, bo no, to po co to teraz z czymś takim, nie o to chodzi. Obiekty, tych opcji jest więcej, jeśli jak ktoś tam będziemy prosić tam o rozbudowę stadionu czy czegoś, to później to znika. Tak samo teraz nie mogę poprosić o na przykład większy budżet, większy budżet transferowy. Ale jeśli poprosimy, a coś będzie z tego nie tak, no to później to znika i nie ma tej... O, teraz też nie możemy już więcej rozmawiać, dopiero następnego dnia to się odblokuje. Czyli to na takiej zasadzie to mniej więcej działa. Stan finansów, no tu nie możemy nic zrobić. No i powiedziałem U21, U18, to jest młodzieżówka. No możemy sobie ustawiać taktyki. Możemy tutaj również, mamy na przykład kalendarz. Możemy planować sparingi ręcznie, ustawiać. Tutaj jest do wyboru, akurat nikt nie jest wolny, ponieważ jest to wszystko... Już wolny, ja już skończyłem ligę. No nareszcie udało mi się skończyć to gadanie. Jest tego bardzo dużo. Chociaż troszkę pokazałem wam opcji, rzeczy, jak piłkarze wyglądają. Te taktyki. Tą dynamikę. Nie wiem, jak ja gram. No wiadomo, czym lepsi piłkarze, tym jest łatwiej. To później to będzie jaka taktyka prawie. No ale zawsze coś można... Przynajmniej to mogę z czystym sumieniem wam po prostu wziąć i zaproponować taktykę. Na pewno się, przynajmniej u mnie w większości się sprawdzała. I tyle. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, do następnych moich odcinków. Cześć.